Eli, ta gaśnica się nam nie przyda. To nie tego rodzaju pożar. To pożar zarodników. Nie, ale zupełnie szczerze, tutaj ogień mógłby pomóc. A, oczywiście Max. Dlaczego już nie mam maksymalnej ilości? No to jest właśnie zapas amunicji do tej broni. Tu jest Max, też można było. A w sumie... Ej. Pewnie, od razu, momentalnie. Teraz jest szansa, że coś będę mógł podnieść. Ale nie szmatę. Kurde. O, drzwi obrotowe? Tam pewnikiem można. No i tam będziemy musieli iść. Podejrzewam, droga bez powrotu. I coś też czuję, że zarażonych będzie więcej niż ludzi. Oby było tam przejście. Prawie nas mieli. Wiem. Ale całe szczęście, że nikt tam kulki nie dostał, bo tam no sporo pocisków poleciało. Żeby się musiała tylko broni zostawić przypadkiem. Klikacz. A można już stąd strzelać? Nie. Nie, już szczerze, to było dobre miejsce. Oj. Tu może latarkę, wyłączać latarkę? Kto to właściwie? Blizny czy inni intruzi? Jestem duszami, to wyraźnie powiedz. Klikacz, uważajcie. To chuj, zajmujemy się tymi intruzami. Blizny właśnie zarżnęły cały oddział. Powinniśmy pozwolić, żeby zarażeni się nimi zajęli. Zabiły Majka. To dostateczny powód. Wiesz, że dorwał też Jordana? Nie. Kurwa. No, ci wszyscy ludzie, których zabiliśmy do tej pory, mieli imiona, możliwe, że rodziny, na pewno znajomych, przyjaciół. No to nie tak jak zwykłych obsił. I? Widział czy nie widział? O cholera. Ale to można było go sprowadzić tam? Ja chciałbym sprawdzić, wykorzystać klikacze po prostu. Oj, ale chyba nie pójdą tędy, co? No nie tędy. O to właśnie chodziło. No. O serio? Co one odwaliły? Po co tam waziły? No niestety, tego nie widzieliśmy, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Ale powiem, że udało się bardzo w porządku. Bardzo w porządku. No chyba, że... Maczeta z nożyczkami. Ej, spokojnie. Spokojnie, po co? Po co tu lecisz w ogóle? Po co wy wszyscy tutaj się, kurde, kręcicie? Oj, ten był do zabicia. Bo się cofnął. Co tak szybko? Jak to nie mam? Kurde, tam było coś na pewno do podniesienia. A teraz by się przydało. Oj. Dopadły go. No, bardzo blisko. Żebyśmy i my dostali. Cholera, bardzo ich dużo. To się przyda. Ta cegiełka. No, ale chyba ludzi już żadnych nie ma. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może było po nich pozbierać to, co tam mieli. Po ludziach oczywiście, nie po klikaczach. Miał coś? Miał coś? Nie. Kurde. Teraz pytanie, czy warto? To jest z tej strony? Dobra, tu nikogo nie ma. Cztery klikacze. Nie, jak najbardziej w moim interesie jest, żeby ich po prostu ominąć teraz. No, ewentualnie, aby już na mnie przyszarżowały, to jest dobre miejsce, ale... Zapasy, zapasy.
No nie, no za deseczkę, maczetę z nożyczkami nigdy w życiu. O, ale to się przyda? Nie, nie ma co przeładowywać. Oj, to może być sporo ciekawych rzeczy. A klikacze na szczęście chyba daleko. Gdzie? I co, idzie w tą stronę pewnie, skoro już go zauważyłaś? Dobra, ej, no ale wypierdziela, jak się chce schować tutaj. Oj, chyba jest bardzo blisko. Tam jest wejście. Jest, o kurde, wszedł tu. Słyszałeś to? No mam wielką nadzieję, że nie. Ale jesteś jedyny, dobra, na ciebie zapolujemy. Może jak za nim kumple idą. No, gdzie pójdziesz, no? Szybka decyzja, panie klikaczu. O, w dupę. Dobra. Oby ten jego kolega nie był tutaj bardzo blisko gdzieś. Ej, to chyba kiedyś była kobieta. Nie, po czym poznaję? A nie pytajcie w sumie. Dobra, widzę, spokojnie. Nie no, nie ma co z każdego zabijać, omijamy. Ile wlezie. Zawsze bezpieczniejsza opcja, unikać walki. No serio, nie ma co lecieć sprintem, nie ma co biegać sprintem tutaj. Ale w sumie... No, idźcie tam najlepiej. Ja tu mam parę rzeczy do podniesienia. A, tu Max. Tu też Max. Dobra, to może teraz kawałek dalej, w tamtą stronę. Dobry rzut. Dobra, wszystkie poszły w tamtą stronę. A tu? Dobra, jeden klikacz z przodu. Z tego co widziałem. O, taśma, to się przyda. Za blisko chyba jest. Aha, w tą stronę się obrócisz. Czy w ogóle się nie obracasz może? No jak mnie osadczą, to lipa. To taka solidna lipa. Dobra, poszedł kawałek dalej, dobra. Mam nadzieję, że nie ma wody albo coś. Dobra, i po cichutku, po cichutku. Dobra, pięknie. Nożyczki na maksa. Tak, i tu była woda, no. Raczej skradanie w wodzie nie wchodzi w grę. Raczej. Dina. No, chyba się zbliżają. Dalej, szybko. No, to jest dobry pomysł. Raczej nie wejdzie. Chodźmy. Bądźcie cicho i będzie okej. Jesteś cała? Tak. Dzięki. Kolejne maksy. Skarbie. Adam. Wynośmy się stąd. Jakie czułe słówka. Kiedy Eli straciła część zdrowia, dostałem jakąś kulkę. Ale w sumie to jest dobry moment, żeby użyć. A, nie mogę czytać. Dobra, ale sorry. Używamy nie z tego menu. Ani nie z tego. Tutaj, o. Użyjmy apteczki, może to podniosą szmatę i całą resztę. Jak stworzę następną. Dobra, szmat i alkoholu będziemy potrzebować. Akurat to tutaj leży. Dobra, chyba znowu jakieś tam delikatne maksy. Ale to jest oszczędna gra gwarantem sukcesu. Albo śmierci z pełnią zapasów. W sumie jedno z dwóch. Dobra, klikaczy już nie słychać. Słyszymy dalej w okuckach, ale troszeczkę szybciej. O, co my tam możemy ulepszyć, drogiej Eli? No właśnie dużo rzeczy. Czy ta klarowność jest mi tak bardzo potrzebna? Wytrzymałość? Oczywiście, że nie. Wytrzymałość przede wszystkim.
I już srebrne trofeum. A, dosyć szybko. Słyszałaś, jak nas wołali? Blizny. Ciekawe, czy te murale to ich sprawka. Jak wybebeszenie tych wilków. Wszyscy w tym mieście są jebnięci. Kompletnie. Moment, tak daleko idziemy z boku pociągu, a w środku coś może jeszcze być. Więcej zapasów na pewno wewnątrz. Zwłoki. I to takie stare bardzo zwłoki. Czy tu nie przejdę? A widzicie, bym ominął 6 tabletek, materiały wybuchowe. Kartkę. Jules. Pewnie coś na odwrocie. Nie trzeba być geniuszem. O i całkiem sporo tej wiadomości. Jules, mam nadzieję, że ci się udało i że znajdziesz tę wiadomość. Wdaliśmy się w małą potyczkę z kilkoma klikaczami, ale nie stało nam się nic poważnego. Zaszyliśmy się tutaj, żeby wylizać rany. Pilnowało nas ciało dawno zmarłego mężczyzny. Ponure przypomnienie, czemu to robimy. Ta infekcja była tak naprawdę ostrzeżeniem. Lepiej żyć z tego, co daje ziemia, niż tkwić w tym gnijącym bagnie. Zakary mówi, że jeżeli będziemy dalej szli na północ, w ciągu kilku dni trafimy do obozowiska Serafitów. Nazywa je Haven, czyli taka bezpieczna przystań. Mówi, że sami je wybudowali. To w jaki sposób o tym opowiada, działa inspirująco, nawet daje nadzieję. Modlę się o twoje bezpieczeństwo, nie chcę myśleć o tym, co zrobi Isaac, jeśli jego zbiry cię dogonią. Wstrzymuję oddech i czekam na znak, że nic ci nie jest, Gray. Dobra, część zapasów zostawiona. Słyszeliście to? On tu nie przejdę, nie? Dobra. Ale jakby co, apteczką nie będziemy walczyć. W sumie w pierwszej kolejności cegłą. Dobra, sorry, Dino, właśnie tutaj idziemy. Chciałeś toki przycisnę? Tu niżej jest przejście. Aha. Ale ten ponury dźwięk, to może być klikacz właśnie. Kurwa, co? Co, gruba purchawa? Słyszałem wybuch. Chyba, że ktoś wolał popełnić samobójstwo granatem na przykład. Niż dać się zjeść. Naprawdę pytanie, czy ja chcę iść tam, gdzie jest czerwone światło. To oznacza, że tam byli ludzie, bo leżą flary, a jak byli ludzie, to te krzyki właśnie stamtąd dochodziły. Dobra, ale tu nic nie ma. No, więc zostaliśmy zmuszeni, żeby tu iść. Ten trup to jest świeżynka? Jezu. Widziałaś kiedyś coś takiego? Z purchlaków sączy się kwas, ale to nie brzmiało jak purchlak. Nowy. Nie wiem, z czym walczą, ale rodzaj. Się pozabijać. Zombie? Słuchaj. Zombie. Zombie. No, w sumie jakiś tam akcent zagraniczny może by tak to brzmiało. Zomby. Hawajski taki może. Jamajski. No ale dobra, jeżeli nowy rodzaj zombie, to faktycznie to jest się robi ciekawe, ale też troszeczkę w sumie bez sensu. No chyba infekcja trwa na tyle długo, żeby ludzie wiedzieli, co jest pięć, jeżeli chodzi o zaraz zresztą. Plan. Tam jest kolejna drabina. No, można się rozkuślać zawsze. No, jak się tam dostać? No kurde, chciałbym rzucić tutaj już, no właśnie. W ten oto sposób. Wystarczy. No, podciągniesz się i zadyndasz najwyżej, ale... A, jakiś... Martwy klikacz. Walka na krótki dystans. Co racja, to racja. Mój też. Ale... Jest ławeczka chyba, jeśli się nie mylę. Aha. No, czyli to bez pomieszczenia pewnikiem można uznać za bezpieczne. A przy okazji pełne zapasów. A zanim ławeczkę zobaczmy, czy jakichś innych śrubek jeszcze nie ma. Dobra, to tylko Dina, spoko. Tutaj lampka działa? Czy latarkami? Działa lampka. 29. Raczej nie ma szans, żebyśmy cokolwiek mogli tutaj zrobić. No właśnie. Zresztą jednej brakuje jeszcze. Jednej parszywej śrubki. Coś za 30 pewnie było. Jakieś badziewie pewnie. A, typu szybkostrzelność, ale no, szkoda. Była okazja.
podnieść w jakim celu? W jakim sensie? Nie, 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 nie! Nie o to chodziło. Zupełnie. Raz jeszcze. No dawaj na górę. No Eli, no przecież przyciskam ci należyty guzik. No kurde. Dobra, było zatrzymanie się. O właśnie, dziękuję bardzo. A raczej tutaj. Będzie to lepszy wybór. Nie, celowo wcisnąłem tylko dlatego, że pojawiło się na ekranie, że tak tym się zeskakuje, ale jak na moje, to za mało miała pędu. Dobra, od razu na górę. Drabina odpada. Aha, no właśnie, raczej tam się nie da wejść. A może? Ktoś na lewo, tu? Szczerze? Może dałaby radę wskoczyć. A dobra, skoro nie, to nie. Nie, nasłuch jeno sprint trzeba było włączyć. No tutaj się już spodziewam wszystkiego, dosłownie wszystkiego. No, zwłok zwłaszcza. Dobra, są mi zapasy. Jeśli chodzi o apteczki, max. Chyba, że zdrowie Eli pozwala na użycie jeszcze jednej? Nie. Mimo najwyższego poziomu wytrzymałości... Oj, ej, tam jeszcze środki wybuchowe były. Mimo maksymalnej wytrzymałości po prostu już więcej nie można. Człapacz? Człapacz! Pomogę ci! Pomogę! Nie chcę tu wpaść koło niego. Co to w ogóle kurde jest? To widzi, słyszy. No ja też nie. Ani ja. Człapacz. Nie, serio, jestem zaskoczony, że wprowadzili nowy rodzaj przeciwnika. Myślałem, że psy to będzie wystarczająco nowości. Bo już psy widzieliśmy, ale jeszcze z nimi nie walczyliśmy. Nie, dobra, ale gdzie teraz? Za żółtą rurą, bo się tak troszeczkę wyróżnia. No, Eli, proszę cię, no jak, serio? Naprawdę? Nie, zupełnie serio, jesteś... Naprawdę? Nie żartujesz sobie teraz, że tu nie przejdziesz. Dobra, może tam, w takim razie. No gdzieś tu musi być jakieś wyjście. No bo przynajmniej gdzieś muszę wpaść tam na dół. O kurde, dobra, chyba wykrakałem trochę. Do bezpieczeństwa, bo nie wiemy z czym walczymy. A, dobra, zainfekowani nie widzą. Ale wszyscy? Człapacz też? O kurde. O kurde. To tutaj chyba shotgun. Kolejny człapacz. Da się go zabić po cichu, czy... Czy raczej nie? Dobra, sprawdzimy to. Przy okazji zmienię broń. Oj. Da się po cichu. Czy nie ma takiej szansy nawet? Nie ma szansy. Nie było szansy go zabić. Chyba i nawet po śmierci się rozwalił. O, pięknie, dzięki. Ale... Kurde, myślałem, że to był też człapacz. Całe szczęście nie. No tyle miałem. Co, to też mi sięgnie? Jak jest promień tej eksplozji? No, dzięki Dina za pomoc ogólnie, nie? Tak naprawdę. Świetna robota. Co to było? Jebać tych skurwieli. A, no zatkę, tak? Nie, jestem cała. No ja troszeczkę, niestety. Człapacze? Tak na nich wołali? Ta. Skąd one się do licha biorą?
Nie mam pojęcia, ale są odrażające. No, przyjrzyjmy się bliżej. No trochę. Odrażające. Ale czy bardziej od zwykłych zarażonych? No, moim zdaniem nie. A dobra, nie będziemy z pustym shotgunem chodzić. W ogóle wystrzelałem się totalnie. Tamten z bliska jeden strzał, później drugi już nie żył, ale ten drugi niestety zgarnął 3. Ale w takim wypadku, skoro już totalnie wszystko obczyszczone nóż. Kurde, czemu nie do shotguna? Nie no, naprawdę, serio. Coś innego, coś czego nie mam? Może? A w ogóle wszystko mam? No, oprócz pojemnika, z tego co widzę. Co my tu mamy? Emergency maintenance only. Czyli please follow all new FIDRA protocols. Your supervisor will have all the latest up-to-date manuals and safety information. I nikt to nie zmazał przez te wszystkie lata? Przecież tutaj już grupa rządząca się zmieniła jakiś czas temu. No ale niech mi jeszcze musi tutaj być wśród człapaczy. Może? Dla sprawdzenia. Ale też nie sprawdziliśmy, czy w wypadku człopaczy instant kill, czy nie? No, byśmy się nie przekonali za jakiś czas. Poparzenia kwasem. No nie, spasuje. No, straszne trochę. Nie powiem, że nie. Ale czy to nie powinno być wyjścia gdzieś dalej? W kwestii zapasów. Wszystko na maksa. O, ale może? Nie, tutaj na górę się nie da. Nie, bankowo jest gdzieś tutaj wyjście. No i teraz mamy wszystkiego na maksa, tak? Dobrze liczę? Mhm, wszystkiego po trójce. Mhm. Ej, abyśmy nie byli po walce. Co się stanie? Kurde, nie chciałem puścić tego guzika, sorry. Raz jeszcze, Eli, raz jeszcze. No, ktoś musi przytrzymać łańcuch. Albo podstawić guzek. Prawie. O kurde, ale siła nacisku. Jeszcze prasa hydrauliczna. No ale dobra, tutaj pewnikiem walka z cichacza. Na tyle, na ile widzę. Nie była możliwa, no bo super. To by na pewno ich sprowadziło tutaj. Dużo dźwięków. Człapacze? Tak jakby nam było mało. Takie prawo natury. No, a natura to suka. Ja naprawdę nie, coś mi się nie chce wierzyć, żeby przez te kilka lat od części pierwszej grzyb zmutował jakoś dodatkowo, albo że co? Nikt wcześniej nie spotkał człopaczy? No, nie chce mi się wierzyć. Dobra, skarbnice zapasów zapewne, których ja już mam pełno. No ale może coś do strzelby? Coś przydatnego? Coś, czego autentycznie potrzebuję? O, dziękuję bardzo. Jak na życzenie. I pewnikiem dzisiaj będzie jakaś informacja jeszcze do podniesienia. Ohoho, jak miło. Nie ma tu żadnych czopaczy w środku, nie? Dobra, tego Max, tego Max, tego Max. Karta i śrubki. Doktor Daniela Starr. Kobieta. Okej, okay, wygląda jak Schwarz charakter. Ale mogę się mylić. Ej, totalnie się myliłem. 160. Ej, bardzo mądra pani. Future Alliance. Dziwna grupa. No dobra, bystrość wiadomo, krzepa wiadomo. Genialna Daniela Starr została zerwana przez Spark Century 22 z najlepszej Akademii Naukowej na Tytanie. Dobra, czyli troszeczkę daleko od naszej trzeciej planety od Słońca. Poczynienie okiem kolegów stworzyła projekt, który przeszedł w szerokie oczekiwania, jednak kiedy okazało się, że przełożeni chcą wykorzystać jej technologię w broni energetycznej, storpedowała swoje badania i uciekła na Ganymedesa? Dobrze czytam. Teraz wspomniana przez Future Alliance od krok od opracowania pierwszego w historii ludzkości statku z napędem naturświetlnym. Dobra, to fajnie byłaby została przy życiu, jakby naprawdę istniała. Choć może lekarstwo na zarazę by było teraz bardziej potrzebne.
Nie wiem, coś, co może było rozpylić z powietrza najlepiej i wszystkie grzyby by uschły na przykład. Znaczy, mówiąc grzyby, mam na myśli oczywiście klikaczy, człapaczy, purchawy. No i w sumie też samych zarażonych. Dobra, chyba wszystko. W sumie na ten jeden nabój do shotguna warto przeładować. Nigdy nie wiadomo, kiedy będę musiał przypadkiem go użyć. Albo tej maczety. Aha. I teraz tak, Magnum. I kroczek dalej. Tutaj bankowo to samo, prawda? Ale? Już się figura doczekała? Naprawdę? Hey, czy to aby nie ta panienka z graffiti blizn? No. Ciekawe, dlaczego wilki nazywają ich bliznami. Po tym, co dziś widziałyśmy, chyba wolę nie wiedzieć. Cóż, moim zdaniem po prostu takim symbolem przynależności jest wygrawerowanie sobie w ciele nożem czegoś tam. Tak bym miał obstawiać. Po prostu trzeba się przeciąć na znak oddania. Czy to wygląda trochę dalej? Pytanie, czy tam... Oj, nie! Nie. Ale się przestraszyłem. Cholera, dobra, tutaj nie przejdę, widzę. Na pewno jest jakieś przejście. Jaki chamsko exit. Grunt to optymizm. No to wie, tam trzeba skoczyć przez tą barierkę, jeszcze niżej, ale... W sensie? Dobra, inaczej, wiem, że o to ci chodzi. Wiem, ale daj mi jeszcze przeczesać do końca. Coś tu może być. No i są rzeczy, ale no, w większości już dla mnie nieprzydatne w tym momencie. O, ale jest notatka. Krótka, bo krótka, ale... Warto przeczytania może. Hej, Davey, znowu pani do szkodu? Kup mi coś do picia, to ci go przypomnę. Wi. A na odwrocie? Dobra, kup mi coś do picia, tak? O. Mamy to. Przeczytajmy. Dobra, i tylko 99 kombinacji zostanie. Dobra, wystarczy podpowiedzieć, że nie odgadniesz reszty, to jestem z niewłaściwym facetem. Baw się dobrze. V. 15-2 i co dalej? 15-2. Bo gdzie jest kod? Tu, a tu. Dobra, 15-2-55. A czemu 55? No bo V i V. Czyli no 5 i 5. A, nie mogę. No to aha. A, to jednokrotnego wcisku. Dobra, strzelamy trójkę. I czwóreczka. Jak? Nie. A to odwrotnie. Ja, pierwsze cyfry. 1, 2, 5, tak? Dobrze pamiętam. 1, 2, 5. 4, 3 tym razem. Czyli porąbałem pierwsze cyfry. Bankowo. Dobra, proszę raz jeszcze. Mamy puszkę tutaj, gdzieś. No właśnie, przy okazji zobaczę w dzienniku, jak wygląda. No właśnie. Szambler. Szuracz w sumie. Przeczytajmy Szamblera. Czopaczek, incydent trafiłem na nowy... No! Ale też po lewej staram się zobaczyć, co tam jest, ale... To we własnym zakresie już później ewentualnie. Nie, no nie chowaj zupełnie. Wyciągnij tą puszkę coli chociaż. Chyba, że ona dalej jest w automacie. To tak też może być. Coś od V. No te dwie rzeczy też można było sprawdzić, ale ona już nawet nie żyje, no to po co? No V, Liza Świętego Mikołaja. O, dobra, to pierwszy, super. Warto było to wypić, podejrzewam. 1-5-2, kurde, dobra. 1-5-2-4-3. Tak, obstawiam. Czyli 1, 5, 2, 4 i 3. Równomiernie się rozłożyły wszystkie. Tak. Jak to zrobiłaś? Czary. Lubię czary.
O, shotgun, to jak najbardziej, poproszę. Tabletki, przynajmniej tak brzmiały. Szmata w szafce. Nie, dziękuję, nie potrzebuję. Tutaj pusto. Materiały wybuchowe nie mogę. Czy było warto aż tak bardzo? No ja bym się wystrzelał ze wszystkiego. To pewnikiem tak, ale... z racji tego, że jestem zbieraczem i... co no... hoarder to się tak nazywa, nie? Po angielsku, ale... ciułaczem, tak? Dobrze mówię? Jakby chodziło o pieniądze, to by było dusi grosz, ale... tutaj pieniędzy w ogóle nie ma, Eli, z tego co kojarzę. A, i żeby się upewnić, tu było zamknięte, tak? A nie, no to po co ja znajdowałem wejście z drugiej strony i się jeszcze cieszyłem? Nie no, w sumie. Lepiej się cieszyć niż nie. A zresztą tędy przecież wyszła. Dobra, czyli pora zeskoczyć tam na dół. Wiem, że to nie tędy, ale jeszcze upewniam się. Czy nic więcej tu nie ma? Nie, dobra, czyli skok na dół. Przeładuję sobie strzelbę już dla bezpieczeństwa. Drugą łuską. Ej, tędy. Tak, wiem. Uwierz, wiem. Ale teraz pytanie. No, z tłumika najpierw będziemy strzelać. Jeśli do tego przyjdzie tutaj. A raczej na pewno. Bo chyba słyszę szwendaczy, szuraczy. Człapacze. A, szuraczy. Człapacz. O, pewnie, że damy radę. Ale kochani, w następnym odcinku. Kurde, mam nadzieję, że damy radę, bo sporo ich słychać. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.